A my w Kurierze przenosimy się do Przesnysza, gdzie przy ulicy Baranowskiego i Królewieckiej ustawiono dwie stacje do naprawy rowerów i deskorolek. Inwestycja została zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego. Jedna ze stacji powstała przy ścieżce rowerowej na trasie z Przesnysza do Chorzel. Długa trasa, więc może się dużo wydarzyć. Dobrze jest przygotować rower do takich dłuższych tras, więc tutaj też powstała. Jest to naprawdę bardzo przydatne urządzenie. Można tutaj wyregulować rower, naprawić, napompować, co często wyruszając w drogę brakuje nam powietrza. Na stacjach znaleźć można m.in. pompki i klucze do regulacji rowerowych przerzutek, ale także specjalny chwytak do mocowania deskorolek. Klucze znajdujące się na stacjach mogą być też wykorzystywane do naprawy czy regulacji wózków dziecięcych i inwalidzkich.